Dzień dobry, kochani. Mamy dzisiaj poniedziałek, 26 lutego rano. Tak jak widzicie, mam tutaj informację i prośbę o rozpowszechnianie. Nagram wam krótką instrukcję, jak to robić, żebyście mogli się informować nawzajem drogą mailową. Wszystkimi komunikatorami przesyłajcie sobie te informacje, w szczególności te linki, które tutaj są zawarte, to są instrukcje, jak macie się bronić przed instytucjami nielegalnego okupanta. To znaczy się w każdym z tych pism pokrótce wam naświetlę, że jest prośba o wykazanie przepisów prawa, w ramach których funkcjonują wszystkie instytucje. Także tu jest taka ich prośba, wzywamy tych funkcjonariuszy, by wykazali, że są funkcjonariuszami, prawda? No tutaj będą mieli poważny problem, bo całe to ich funkcjonowanie jest zbudowane na bardzo, bardzo wielkim oszustwie wyborczym, czyli tej ordynacji wyborczej, na podstawie której wybieramy tych oszustów tworzących nam bezprawie nazwane prawem. Dopóki będziemy na tych kartach wyborczych podpisywać się nie wiadomo X, jak analfabeci, do tego momentu będziemy dawać możliwość oszustom tworzenia prawa dla siebie i rządzenia sobą przez oszustów, zdrajców, tak jak tutaj jest napisane, i degeneratów. Kochani, przesyłajcie to drogą mailową, przesyłajcie postami, przesyłajcie komentarzami, przesyłajcie, gdzie się da tę bardzo ważną informację o stronie tecichocki.pl i o stronie Zawodowy Polak, także macie tam masę informacji. Przesyłajcie wszystkim znajomym w zakonspirowaniu. Przestańcie się bać, przesyłać informacje. Macie prawo, nawet okupant za to wam nic nie jest w stanie zrobić, bo oni, to ich prawo nie jest prawem, tylko jednym wielkim oszustwem. Prawo, żeby było prawem, musi być tworzone przez ludzi prawych, a nie przez budynki, bo w tej chwili to budynki wam wydają polecenia. Tak, do takiego stopnia doprowadzili, że budynki wam dali i wydają polecenia i przez budynki jest podpisane. To samo dotyczy wszystkich wyroków sądowych. Wyroki sądowe nie są podpisane czytelnym, imiennym, z imienia i nazwiska, podpisem przez sędziego. Są to błochomazy, są to kreski, są to znaczki, są to, ale to nie jest podpis sędziego. Także tak to wygląda. Sędzia nie bierze odpowiedzialności za człowieka. Oni biorą tylko odpowiedzialność za te bzdury, które napiszą, nazwą to na papierze wyrok. Także on nie biorą odpowiedzialności za człowieka, rozumiecie? To jest ten słynny Piłat, który umywa ręce, że on nie jest winny śmierci człowieka, tylko on odpowiada za papier. No ale tu by dużo gadać. Macie tutaj krótką instrukcję. Chyba mailami to wiecie, jak udostępniać wam tutaj. Przejdę na skrzynkę. Jeżeli mamy tą wiadomość, prawda, to tutaj wam zmniejszę, tak jak widzicie. To jest to. Tu są te wszystkie pliki. Pliki w ten sposób, bo to są zapisane pliki. Jak ktoś taką wiadomość otrzyma, bardzo proszony jest o przesłanie tego dalej. Klikacie prześlij dalej. To się długo otwiera, widzę, już nagrywa się. O, macie, już macie w ten sposób. I możecie wyrzucić to. Wyrzucić to, o tą informację, ewentualnie zostawić. Wpisujecie, do kogo chcecie wysłać, nie? Na przykład do Hanki Trochiniuk, prawda? Do wiadomości, do ukrytych. To ja mam sobie taką, na przykład listę sobie wklejamy. Mam takie listy, no już nie będę wam tu pokazywał, jak ja tutaj mam, ale wybieramy sobie tam z tych zapisanych listy mailowych. Ja tutaj po 50 maili wrzucam do wiadomości i do wiadomości, a znaczy się tutaj do wiadomości UDW,
UDW. Bo tutaj przesyłam sobie ten. No, tak, ok. Mamy do Hanki i tutaj do UDW wklejam po 50, a czasami po 100 przechodzi maili do wiadomości ukrytych, prawda? I wtedy ta osoba i te 100 maili do wiadomości ukrytych otrzyma tą wiadomość z tymi plikami. Tak bym chciał Was prosić o udostępnianie tego drogą mailową, ale tak jak mówię, linki, nie linki w komentarzach na YouTubie pod filmami, które mają dużą oglądalność, to tylko od nas zależy, jak to my będziemy rozpowszechniać. Korzystamy z wszystkich narzędzi okupanta, jakie tylko nam umożliwił, aby rozpowszechnić nowe, legalne prawo podpisane przez człowieka. To jest pierwsze prawo podpisane przez człowieka z imienia i nazwiska. On odpowiada za to, za dekret pan Tadeusz Cichocki, który wydał, i on jest zgodny z waszym interesem. Także czytajcie i rozpowszechniajcie, bardzo was proszę. To by było na tyle. A jeszcze chcę was poinformować, jeżeli chcecie otrzymać takiego maila ode mnie, ewentualnie od Tadeusza Cichockiego, to ja was bardzo proszę, możecie napisać mi maila na krzysztof-chudek@wp.pl z prośbą o przesłanie tego maila z tymi plikami. Ja bardzo, bardzo chętnie to prześlę. Taką samą prośbę możecie napisać do Tadeusza Cichockiego. Także maile znajdziecie. Do mnie numer telefonu 602-246781. Do Tadeusza Cichockiego jest 22-756-1641. Także możecie tam dzwonić, taką prośbę podać, ale mówię, najlepiej to piszcie na jakichś komunikatorach, wysyłajcie maile o taką prośbę, to dostaniecie tego maila właśnie z taką paczką plików gotowych, będziecie mogli go przesyłać dalej. Także nie ma problemu, ale możecie linka udostępniać tej strony. Zawodowy Polak, prześlij znajomym, tego skopiować w ten sposób, wkleić maila i przesłać. To jest to samo, bo każdy te pliki sobie może otworzyć, kliknąć, on się w ten sposób otwiera i go sobie pobrać. Tu jest, macie opcję pobierz, widzicie? Tutaj macie drukuj, pobierz i tak dalej. Także tak to wygląda. To by chyba było tyle. Do usłyszenia na kolejnym filmiku.